Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna kłania się dzisiaj kochani karty dnia na dzień 13 października. Tarot karty Lenormand. Zaczynamy od tarota. Ja bardzo serdecznie Was pozdrawiam kochani i zaczynamy. Tarot proszę daj rady wskazówki na ten dzień. 13 października. Król Mieczy. Moi drodzy, bardzo tutaj taki dzień zdyscyplinowany. Ktoś będzie nas tutaj chłodno oceniał. Możliwe, że my też wcielimy się w taką postać Króla Mieczy. No Król Mieczy, moi drodzy, to już jest ważna sprawa. Ważny dzień decyzyjny. Tutaj może się do nas odezwać jakiś urzędnik. A jeśli nie urzędnik, to mężczyzna po przejściach, to może być rozwodnik, wdowiec samotny z wyboru. No wiadomo, że to jest człowiek z urzędu, z charakteru. Możliwe, że też ma takie cechy, predyspozycje. To może być notariusz, sędzia, adwokat czy lekarz nawet. Tu są oczywiście, moi drodzy, cechy charakteru ważniejsze jak zawody. Że jest to mężczyzna samotny, zdystansowany, nie umie okazywać emocji, działa, ma, bardzo dobrze działa, przemyśla wszystkie sprawy. Tu oczywiście, moi drodzy, ja bym powiedziała, że możemy otrzymać jakąś wiadomość, ale też możemy mieć do czynienia z takim człowiekiem o tego typu charakterze. Także ten charakter jest bardzo taki, no bym powiedziała, twardy. Trudny człowiek. To jest trudny orzech do zgryzienia. My też możemy mieć trudną sprawę do załatwienia tego dnia. No dobrze, kochani, na pewno dzień taki z dystansem, tak? Bo to nie są emocje. My tutaj emocje odrzucamy na bok. Możliwe, że dowiemy się, że na przykład nasza umowa będzie przedłużona, tak? Tutaj dowiadujemy się, moi drodzy, o czymś, o jakiejś kontroli, o jakiejś ważnej sprawie dla nas. To nie są błahe rzeczy. Ważna rozmowa, tak, z takim mężczyzną. To może być reprezentant znaków powietrznych, bliźnięta, waga, wodnik, ale też może mieć w ascendencie, czy w słońcu, w księżycu ten znak i już nie poznamy. Dlatego ja nie patrzę też zwykle tylko na znaki zodiaku, nie patrzę na numerologię, ale patrzę na cechy charakteru. Także zdystansowany dzień, kochani, w zdrowiu. To mogą być płuca czy oskrzela, alergie, kaszel przewlekły. Uważajcie, bo ten kaszel, no oczywiście też tutaj jest kręgosłup pokazany. Może sobie pójdziecie na masaż tego dnia. Możliwe, że będzie dokuczał kręgosłup. Także to może być dla Was, dla Waszego partnera również. Taka prognoza. No i kochani, zobaczmy Lenormand, co nam dopowie, wyjaśni, bo taka trudna energia. O, proszę bardzo. Tu w zdrowiu są ukryte sprawy, widać już. Jest ten wąż, uważajcie na różnego rodzaju właśnie alergie, ukryte bóle. To może być też jakiś nerwoból. Także tutaj trzeba bardzo uważać w zdrowiu. Możliwe, że, bo tutaj jest taka zdrada, ale pamiętajcie o tym, może być zdrada jakaś w pracy, tak? Ktoś nas może zdradzić. Może być też w zdrowiu ukryta jakaś tutaj sprawa. Nie wszystko widzimy. Także tutaj taka rada na ten dzień od tej karty Lenormand jest, aby patrzeć dalej, patrzeć na zewnątrz. Miej tutaj skupienie i nie wierz we wszystko, co na przykład Ci mówi Król Mieczy tego dnia, tak?
Także nie wierzymy, bo może być jakieś oszustwo, może być jakaś ukryta sprawa w zdrowiu, ktoś może nam źle życzyć. Tu mogą być różnego rodzaju alergie, przez które przechodzimy i to dosyć tak poważnie. Także uważajcie na siebie i na otoczenie. Dziękuję za uwagę, kochani. Pozdrawiam bardzo gorąco. Ode mnie życzę samych wspaniałości i wszystkiego dobrego, kochani. Ściskam, pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło.